Lecimy! Przynoszę nowe życie, uwalniam z niewoli ciała, zwyciężam słabości, jestem wiara, początek zbawienia, przychodzę w łagodnym powiewie. Jestem oddechem Boga, oknem, przez które widać niebo.
imię naszego orszaku podeklej na placu ratuszowym. Ruszamy w drogę. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, które witają, pasterze śpiewają, wydychają. Pokłon Chrystusowi, nowo narodzonemu Mesjaszowi. I wspólnie śpiewajmy kolędę, którą wszyscy znamy. Wśród nocnej ciszy. Uczestniczymy w drugim Karkonoskim Orszaku przy Króli w Jeleniej Górze. Bardzo się cieszymy, że patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stefan Cichy. Dziękując za włączenie się w to wydarzenie, teraz będziemy uczestniczyć w tym, co najważniejsze. W scenie oddania pokłonu przez trzech mędrców. Będę lepiej śpiewać i słuchać, lepiej razem niż samemu. To nic, że pada deszcz, kochani, wytrwajmy. Jest gorąca herbata za darmo rozdawana w namiocie z kolorami miasta Jelenia Góra. Przybliżyli go wydaje pasterze, grając słusznie dzieciom też góra. Opieką obejmuje całe miasto i cały region jeleniogórsko-kamiennogórski. Trzej mędrcy zobaczyli gwiazdę i poszli za przewodem tej gwiazdy, by oddać pokłon nowonarodzonemu dziecięciu. Cechowała ich wiara, wytrwałość, pokora i wierność w dążeniu do celu. Doszli i ujrzeli dziecię wraz z jego matką i oddali mu pokłon. Uradowali się, gdy zobaczyli nowonarodzonego Boga. W nim emocje, nie wiem czy na jawiecy mi się śniło, ze koło sałasa słowko świeciło. Nie wiem, czy na jawie, czy mi się śniło, że koło sałaca słonko świeciło. Słońce prędzej się zerwałem i na drugiej zapalałem. Na Kubę, na Maćka i na Kazimierza, by stolicem prędzej mówić pacierza. Na Kubę, na Maćka i na Kazimierza, by stolicem prędzej mówić pacierza. Nie za roz się podźwigali, to byli bardzo zaspali, ale ich po prostu wziął za cuprynę, by stali przywitać Boga dziecinę. Ale ich po prostu wziął za cuprynę, by stali przywitać Boga dziecinę. Warto my pobiegli drogą, powiedzieli jasność drogą. Betlejem miasteczku, gdzie cię było, które się dla wszystkich z nieba zjawiło. Betlejem miasteczku, gdzie cię było,
które się dla syczki z nieba zjawiło. Przylecieli my do sobie, uściskali my mu stopy. I oto był pistołki, a ku barogu grali my wesoło na chwałę Bogu. Dziękujemy serdecznie wszystkim tym, którzy swój dar serca złożyli na tablicę interaktywną, a kolejną kolędę zaśpiewajmy z takim spojrzeniem na dzieci. Już ich jest tutaj coraz mniej, bo to jest nie jest łatwo, jest dość chłodno, ale właśnie sercem rozgrzejmy jeszcze dzieci, dziękując też im za udział poszczególnym szkołom z miasta Jeleniej Góry i z okolic, z całego regionu. No dzieci będzie taką śpiewka, co to Arka Noego śpiewa. Także syczka będą wiedzieć, a te starsze dzieci już po 30-40 roków co mają, to na pewno to znają i zaśpiewają. Piękne brawa, tak jest, z podziękowaniem dla naszych rodziców i świętej rodziny. Pani, ostatnią kolędę za chwilę wspólnie zaśpiewajmy. Niech to będzie też podziękowanie dla nas wszystkich, którzy uczestniczyliśmy i którzy wytrwaliśmy także do tego momentu. A chcemy zauważyć wszystkich wolontariuszy, wszystkie liczne osoby, które włączyły się. Thank you.
gorące i serdeczne podziękowania należą się temu, który jest takim spiritus movens, tych uroczystości, które u nas w Jeleniej Górze się odbywają. Księże Mariuszu, dziękujemy. Brawo. Ja nie wiem, ciągle tu jakieś spiritusie mówią, ale to dopiero w domu, kochani, jak wrócimy. Ja sam nie wiem, czy zapalenie płuc tego nie odchoruje, bo z przeziębienia wczoraj... Więc życzymy zdrowia, życzymy zdrowia księdzu Mariuszowi i tej ekipie, która bezpośrednio była zaangażowana, Karkonoskiemu Stowarzyszeniu Edukacyjnemu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Mariuszowi Gierusowi, Gosi Bak, dziękuję Joasi, dziękuję Henkowi Jezierskiemu, dziękuję bardzo serdecznie Andrzejowi Glince. To ci ludzie, którzy, ja to byłem świadkiem, przez długi, bardzo długi czas, wiele czasu ofiarowali trudu i poświęcenia, by ta uroczystość się odbyła. Z całego serca bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie służbom porządkowym. Dziękuję policji, dziękuję Straży Miejskiej, harcerzom. Dziękuję tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, by dzisiejsza uroczystość się odbyła. Dziękuję wszystkim niewymienionym. Czujcie się, że to podziękowanie również dociera do was. Z całego serca dziękuję. I zapraszamy w roku przyszłym. Ostatnim słowem jeszcze nie wypowiedziałem. Jeleniogórskie Centrum Kultury i firma pana Oskwarka, która właśnie te dwie instytucje, firmy umożliwiły nam bezpieczne spotkanie dla świętej rodziny i kapeli. Inni mokli, a my tutaj już mieliśmy zabezpieczenie. Tym bardziej dziękujemy. Zobaczcie, jaki nasz Jezusek dzisiejszy spokojny. Ja nie wiem, czy tak jest codziennie. Tutaj gdzieś babcia i dziadek chodzą. Nie wiem, co rodzice powiedzą. Czy tak zawsze jest? Nie. No to właśnie, niech tak trwa. Niech ta chwila trwa. Cud. To cud się dokonał, więc takiego cudu na co dzień w nowym roku wam życzę. By ten pokój taki płynący od żłóbka betlejemskiego gościł w sercach, by ten pokój promieniował na innych, by inni w zetknięciu z nami doświadczali tego Bożego pokoju na co dzień, którego tak bardzo nam wszystkim brakuje i potrzebujemy. Do zobaczenia zatem, kochani, na orszaku w roku przyszłym, a już dziś wieczorem i jutro w różnych mediach lokalnych, także na naszej stronie internetowej, relacje z naszego spotkania. Karkonoskiego Orszaku Trzech Króli w Jeleniej Górze. Tak, flaga trwała, dziękujemy za niesienie tej flagi i do zobaczenia w przyszłym roku. Dziękujemy serdecznie. Bóg zapłać, hej! Dziękujemy serdecznie. I do zobaczenia.